Witam serdecznie, nazywam się Michał Lattari i dziś, pozostając w środowisku w frameworku Metasploit, mam zamiar zademonstrować Państwu bardzo prostą i bardzo powszechną technikę, którą stosują hakerzy w celu kradzieży poświadczeń systemu, użytkowników systemu Windows. Ok, przejdźmy do rzeczy. Uruchamiam w tej chwili środowisko Metasploit. I teraz tak, no jeszcze zanim zaczniemy zajmować się funkcjonalnością modułu, który dzisiaj będzie nam służył pomocą, chciałbym wspomnieć o podstawie, która umożliwia właśnie korzystanie z tego rodzaju modułów. Chodzi mianowicie o pewną cechę systemu Windows. System Windows, w momencie kiedy użytkownik lub oprogramowanie, no, próbuje się dostać do zasobu sieciowego, czyli do jakiegoś udziału sieciowego, no to co się wtedy dzieje? Rozpoczyna się dialog pomiędzy klientem a serwerem i klient przedstawia się w sposób taki, że przesyłana jest nazwa użytkownika, między innymi przesyłana jest nazwa użytkownika i przesyłany jest skrót jego hasła, ewentualnie NTLM. I właśnie chodzi o to, że ten moduł, którego teraz użyjemy, pozwoli nam wykraść te informacje. Ok, zobaczmy, jak to działa. Ok, przejdźmy teraz do praktyki. Zobaczmy sobie, o co tutaj chodzi w tym module Capture SMB, który właśnie będzie nam służył do symulowania. W naszym przypadku jest to oczywiście symulacja do symulowania ataków hakerskich polegających na kradzieży poświadczeń sieciowych systemu Windows. Zobaczmy, jakie są informacje dostępne w tym module. Co dla nas jest ważne? Dla nas jest w tej chwili ważne to, że ten moduł będzie też mógł być zastosowany w kombinacji z innymi modułami. Jednak tego zagadnienia nie będę tutaj dogłębnie demonstrował. Chodzi o to, że można też za pomocą tego modułu wraz z modułami, z innymi modułami pomocniczymi NBNS lub LLMNR, można przechwycić jakby komunikację sieciową mającą na celu uzyskanie dostępu do zasobów sieciowych, z których normalnie użytkownicy korzystają, i przekierowania użytkownika do naszego modułu Capture SMB w celu dokonania kradzieży poświadczeń. Jednak w tej chwili ograniczę się do zaprezentowania podstawowej funkcjonalności tego modułu, czyli aby zacząć musimy sobie tutaj ustawić wartości podstawowych opcji. Dobrze, ustawmy sobie teraz te podstawowe opcje. Co tutaj jest ważne? Co tutaj jest ważne w tych podstawowych opcjach? Mamy tutaj dwie bardzo ciekawe rzeczy. Chodzi o to, że w momencie, kiedy te poświadczenia sieciowe systemu Windows są przechwytywane, mogą one zostać od razu zapisane w specjalnym formacie. I teraz tak, mamy dwa formaty do dyspozycji. Kane Pivot File to jest format bardzo przyjazny dla programu Kane Enable. To jest bardzo, bardzo powszechne oprogramowanie, też bardzo chętnie stosowane przez hakerów, ale nie tylko. Jest one, tak jak w naszym przypadku, też często stosowane do analizy zabezpieczeń sieciowych. Drugi z tych formatów jest John Pivot File. I tym właśnie drugim formatem dzisiaj się posłużymy i zobaczymy, jak za pomocą narzędzia John można bardzo szybko złamać skrót hasła NTLM. Ok, przejdźmy dalej. Server host generalnie może zostać tak, jak jest, ale ustawmy sobie dla jasności, tak jak zrobiłem to przed chwilą, wpiszmy nasz adres
wewnętrzny. Oczywiście te wszystkie prezentacje odbywają się w mojej sieci wewnętrznej. Nie mam zamiaru tutaj kierować takich działań na nie swoje sieci, na nie swoje maszyny. Jest to tak zwany kontrolowany atak hakerski, czyli symulacja ataku hakerskiego, mająca na celu jedynie zaprezentowanie tych technik. I teraz tak, zobaczmy sobie też opcje zaawansowane tego modułu. One są tutaj bardzo ciekawe. W celach naszej prezentacji nie jest konieczne ustawianie tych opcji dodatkowych. Są to opcje związane ze sposobem odbywania się komunikacji między klientem a serwerem. Jednak w naszym przypadku nie będzie to teraz jak na razie konieczne. Możemy sobie jedynie ustawić opcję umożliwiającą wyświetlanie bardziej wyrazistych komunikatów o tym, co się dzieje, na przykład verbose. Ustawimy sobie na true. OK. Dobrze. I ostatnia rzecz, którą należy ustawić, to jest właśnie, którą warto ustawić, to jest właśnie ten plik Kane Pivot File lub John Pivot File. W naszym przypadku ustawmy sobie John Pivot File. Na przykład weźmy sobie root desktop John. OK. I w tym pliku zostaną zapisane poświadczenia, przechwytywane przez nas poświadczenia w formacie takim, który umożliwi szybkie złamanie haseł znajdującym się w tym pliku. I to chyba wszystko. Dobrze. I teraz tak. Jesteśmy gotowi do uruchomienia usługi, która właśnie, to jest usługa związana z tym modułem właśnie, Capture SMB. Ta usługa będzie symulowała istniejący udział sieciowy. I teraz, OK, ja sobie tą usługę teraz uruchomię. Oczywiście w tle, żeby sobie chodziła z opcją J. Zobaczymy, czy ta usługa już działa. OK, ta usługa w tej chwili działa. I teraz to nie wystarczy. Musimy w jakiś sposób skłonić użytkownika do skorzystania z tego zasobu sieciowego, do podjęcia próby dostania się do tego zasobu. I teraz tak, jak to zrobić? No, są na to różne metody socjotechniczne. O metodach socjotechnicznych mówiłem już wiele razy. Można na przykład wysłać jakiś spreparowany link, nie wiem, w mailu, upiększając go w odpowiedni sposób. Lecz no, nie będziemy teraz tego robić. Ja pokażę Państwu jedynie, co się dzieje, kiedy wchodzimy przez przeglądarkę internetową do takiego zasobu. Przejdźmy sobie teraz do naszej drugiej wirtualnej maszyny, z której właśnie będziemy, jako nieświadomy użytkownik, będziemy się dostawać do zasobów, do fikcyjnych zasobów sieciowych, do fikcyjnego udziału sieciowego, który właśnie przed chwilą uruchomiliśmy. I zobaczmy zawartość pliku index.html, który pozwoliłem sobie wcześniej przygotować. No, zawartość tego pliku jest akurat w tej chwili taka. To nam zupełnie wystarczy uruchomić, aby nasze poświadczenia zostały przechwycone przez hakera. Zobaczmy, jak to działa. Pamiętajmy, że usługa na naszej atakującej maszynie już działa. I uruchommy sobie ten plik. Oczywiście w rzeczywistości no, ten plik wyglądałby nieco inaczej, bardziej zachęcająco i wyglądałby tak, w taki sposób, aby użytkownik nie zdawał sobie zupełnie sprawy, że coś się dzieje nie tak, jak powinno. No ale zobaczmy, co się stało po stronie maszyny naszej hakerskiej, niby w cudzysłowie. No właśnie.
Widzimy, że użytkownik Piotr z domeny takiej i takiej, chodzi oczywiście o lokalną domenę tego systemu Windows, no próbował się tutaj dostać do tego zasobu sieciowego. No ponieważ został przez nas określony plik, w którym mają być zapisywane poświadczenia sieciowe, zajrzyjmy sobie teraz do tego pliku. Oto on. No i jak widzimy, tutaj mamy już wszystko, co nam jest potrzebne. Zobaczmy, co możemy zrobić z tymi hasłami, które właśnie, z tymi skrótami haseł, z tymi poświadczeniami, które właśnie udało nam się zebrać. Ponieważ zostały one zapisane w określonym przez nas formacie, w formacie John the Ripper, możemy w tej chwili skorzystać z narzędzia John i spróbować złamać skróty haseł NTLM. OK. John. Root. Desktop. Oczywiście to są hasła w formacie NTLMv2. Skróty tych haseł znaczy się. No i zobaczymy ile czasu. O! Hasło zostało bardzo szybko złamane. No proszę, jest to właśnie bardzo proste hasło. Kotek. Użytkownika Piotr. No i to wszystko. No i w tej chwili możemy nawet spokojnie zalogować się do tej maszyny jako użytkownik Piotr, zapodając jego hasło w postaci jawnej. Dziękuję Państwu za uwagę.